Mój czas jest w Twoich rękach. Psalm 31, werset 16. Tak, czas w Bożych rękach. Dopóki żyjemy na tej ziemi, a dotyczy to także osób wierzących, jesteśmy poddani zmiennym okolicznościom naszego życia. Mimo to możemy iść naprzód z ufnością, gdyż Bóg, który wszystkim kieruje i wszystko prowadzi, czuwa nad swoją własnością. Jego wierna, ojcowska ręka wiedzie nas dobrotliwie i mądrze, dlatego wszystko, nawet to, z czym mamy problemy, służy dla naszego dobra. Pewność ta napełnia nas pokojem. Z ufnością możemy zaświadczyć: mój czas jest w Twoich rękach, Boże. Niezależne od tego, jak zmienne i stałe są czasy oraz okoliczności naszego życia, nasze losy spoczywają w rękach niebieskiego Ojca. Niezależnie od tego, jak zmienne i niestałe są czasy oraz okoliczności naszego życia, nasze losy spoczywają w rękach niebiańskiego Ojca. U Niego zaś nie ma zmiany ani cienia zmienności. List Jakuba, 1 rozdział, 17 werset. Również gdyby miały przyjść na nas ciężkie dni, Pan Jezus Chrystus, On będzie nas trzymał w swych mocnych ramionach. Gdy bojaźń, troski otaczają nas i cienie złe na ścieżkę padną wraz, gdy światłem nam ochroną pewną Tyś, pośpieszasz w czas, by pomoc swoją nieść. Ufamy Tobie w każdej chwili złej, w swe dłonie, Panie, wszystkie troski weź. Bóg, tronując na wysokości, daje nam pokój i spokój do serca pośród wszelkich trudności, zmagań oraz trosk. Jeśli znamy Go jako Tego, który nas miłuje i oddał za nas swojego jednorodzonego Syna, możemy w pełni zaufania powierzyć Jemu wszystko, co nas porusza. Jeden z psalmistów kiedyś powiedział: błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu Bogu Jego. Psalm 146, werset 5.